eksperyment śledczy w Krakowie przy ulicy Modrzewiowej 18 na miejscu napadu w nocy z 3 na 4 grudnia 1985 roku na księdza Tadeusza Zaleskiego. Eksperyment ma na celu odtworzenie sytuacji, o której zeznał pokrzywdzony ksiądz Zaleski. Można wjeżdżać. Ogólny widok przedpokoju z porozrzucanymi przedmiotami, środkami spożywczymi, rozsypana kawa, kompot z truskawkami. Na piecyku elektrycznym grzewczym znaleziono ślad substancji, zaschniętej substancji koloru czerwono-brunatnego, przypominającego krew. W różnych punktach mieszkania znaleziono i zabezpieczono plik wydań książkowych, broszurkowych, względnie gazetowych, literatury nielegalnej, a także kasetę magnetofonową z napisem Voice of America. W miarę wertowania tych dokumentów zgromadzonych w archiwaliach Instytutu Pamięci Narodowej coraz czarniejsze chmury zbierają się nad PRL-em. I nie ma sensu, wydaje mi się, robić niczego, co te czarne chmury by rozpraszało. Tę rzeczywistość powinniśmy wreszcie do końca poznać, po to, by móc ją jednoznacznie ocenić i po to, by też jednoznacznie ocenić wszystkich tych, którzy próbują jeszcze dzisiaj wykorzystywać ją do swoich celów politycznych. Poniżej okolicy jarzmowej prawej rysowate poziome pasmo przyschniętej krwi. Na policzku lewym warstewka przyschniętej krwi. Cała Ewangelia to jest bunt. Pierwszym buntownikiem był Jezus Chrystus, no więc to trzeba na to spojrzeć. Na pewno jedną rzeczą, którą bym nigdy nie chciał, to znaczy popłynąć z prądem. Dlatego, że można bardzo łatwo, jako i ksiądz, i świecki, po prostu przyjąć pewną postawę konformizmu. U nas to się mówi tak zwane opływowe kształty. Proszę.
To są materiały operacyjne Służby Bezpieczeństwa i owa... owa słynna kaseta. Tak. Wydziału Śledczego Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie. Bardzo precyzyjnie, mądrze, z ich punktu widzenia, wybranym celem ataku. Radykalny ksiądz, którego można skonfliktować z kurią dodatkowo przy pomocy takiego ataku i wytworzyć poczucie strachu wśród duchowieństwa. O to chodziło. Księża, jak żadna inna grupa społeczna i zawodowa, podlegali tak głębokiej inwigilacji i infiltracji. Właśnie poprzez fakt, że tylko księża, a nie wszyscy, na przykład adwokaci, dziennikarze, lekarze czy ktokolwiek inny, każdy z nich miał osobną założoną teczkę. Wytyczne Departamentu 4 MSW. Głównym elementem zainteresowania jest Kościół katolicki i jego ogniwa, czyli organizacja posiadająca jednolitą, hierarchiczną, scentralizowaną i zwartą strukturę, prowadząca działalność opozycyjną w sferze ideologicznej i społeczno-politycznej. Wie pan, jeśli ktoś nie docenia roli Kościoła, nie docenią, to w polityce jest przypadek. Aleksanderek Kazimierz, syn Antoniego. Kierowany przez niego zespół osiąga znaczne wyniki na odcinku zwalczania wrogiej działalności kleru. Swoją wzorową postawą, zwłaszcza od wprowadzenia stanu wojennego, niejednokrotnie mobilizował podwładnych do wytężonej pracy na rzecz utrwalania zdobyczy ustroju socjalistycznego. Ja i wtedy wiedziałem, i dzisiaj wiem. Kościół jest potęgą. Będzie jeszcze przez, nie wiem, wiele, wiele, wiele lat. Uczestnicy pielgrzymki zbierają się przed kościołem Świętego Ducha na Starym Mieście. Oto moment wyjścia pielgrzymki na trasę. Jej organizatorzy, pomimo wyraźnego zakazu władz miejskich na zorganizowany przemarsz ulicami miasta, prowadzą pielgrzymkę całą szerokością ulicy Długiej, Grójeckiej i Alei Krakowskiej, kierując się w stronę granic Warszawy. Ryszard Palczykowski, pozytywnie zweryfikowany. Jego teczka pracy do dziś jest tajna. Nas w sumie było chyba 49 w czwórce, ale wszyscy będzie podzieleni na poszczególne sekcje. Było w Krakowie wybranych parę kościołów takich, które według ich mniemania były jakimkolwiek zagrożeniem. No i codzienna wizyta na mszy i tyle. A później pisanie z tego notek.